Galeria Strefa. Najprościej. Witamy Państwa w Galerii Strefa. Jest to galeria Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Spotykamy się tu dzisiaj na wernisażu znakomitego gościa, którego przyjemność przedstawienia pozostawię kuratorowi galerii. Ja natomiast chciałem tytułem wprowadzenia powiedzieć parę słów na temat samej galerii. Galeria Wydziału Architektury Wnętrz powstała w 2013 roku. Jej pierwszym kuratorem była pani profesor Ewa Kutermak-Madej, kolejnym doktor habilitowany Michał Misiak. Galeria przez te lata swojego istnienia zorganizowała wiele wystaw twórców zarówno z wydziału, jak i spoza niego, jak również wystaw zbiorowych prezentujących dorobek naszych studentów. W tym momencie mamy szczególny czas, który poza wernisażem naszego gościa jest też inauguracją nowej odsłony tej galerii. W październiku roku 2020, czyli całkiem niedawno, nowym kuratorem galerii został dr Tomasz Westrych, obecny tutaj, z którego inicjatywy z naszą pomocą przeprowadziliśmy pewne zmiany. Zmiany wizerunkowe, jeżeli chodzi o wystrój tego miejsca, zmiany techniczne polegające na instalacji nowego oświetlenia oraz zmianę nazwy tej galerii. Z uwagi na jej lokalizację i szczególne umiejscowienie na naszym wydziale, jest to rodzaj pewnej strefy, którą określiliśmy jako strefa sztuki. Za zmianą nazwy poszła także zmiana, czy wprowadzenie nowego logo tej galerii. Logo galerii zostało zaprojektowane przez naszą studentkę, wyłonione w drodze konkursu. Konkursu zorganizowanego w pracowni projektowania graficznego pod opieką doktora Wojtka Kapeli. Zwycięski projekt pani Katarzyny Jasińskiej już funkcjonuje. Jest tutaj w pewnych miejscach tej galerii widoczny. Pani Katarzynie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ten projekt. Planujemy w najbliższym czasie, jeżeli pandemia ustąpi nieco i nam na to pozwoli, zorganizować odrębne wydarzenie będące uroczystym wręczeniem nagrody w tym konkursie. To tyle ode mnie i chciałbym oddać głos nowemu kuratorowi, który wprowadzi nas w zagadnienie naszej inauguracyjnej wystawy i przedstawi naszego gościa. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam w imieniu jakby własnym, jak i całego wydziału w Galerii Strefa. W tych niecodziennych czasach musimy powiedzieć jedno, że praktycznie musimy Wam teraz, ludziom, którzy oglądają nas, myślę, z wielką nadzieją, jak i studentów, którzy powinni śledzić losy poszczególnych tutaj działań na naszym wydziale, chcemy Wam sprzedać odrobinę takiej sztuki obecnie na wynos. Natomiast kiedy będą lepsze czasy, chcemy oczywiście, aby wszyscy chętni mogli zobaczyć, obcować z obecnym tutaj autorem prac malarskich Robertem Bublem. Konstruowanie obrazu, bo taki jest tytuł w sumie wystawy, myślę, że jest bardzo adekwatny do naszego wydziału, ponieważ autor posługuje się bardzo sprytnie, a zarazem bardzo świadomie gestem. Świadomie używa metafory, znaku, używa również takich środków plastycznych, które załóżmy są bardzo bliskie naszemu wydziałowi. Używa w swojej twórczości malarstwa jako formy komunikacji. Myślę, że ona jest tutaj bardzo znacząca, widoczna i bardzo świadomie przez artystę używana. Artysta sam twierdzi, że posługuje się intuicją, która de facto wsparta wiedzą i doświadczeniem jest przez twórcę bardzo ciekawie interpretowana jako konstruowanie w ogóle obrazu, zestawu różnych kierunków, plam, które tworzą dopiero narrację. Ona jest specyficzna, autentyczna, czego gratuluję autorowi i myślę, że aby dalej móc coś więcej powiedzieć, oddam głos samemu autorowi. Dobry wieczór Państwu.
Serdecznie witam na otwarciu wystawy moich obrazów. Dziękuję za zaproszenie. Wystawa nosi tytuł Konstrukcja opowiadania. Faktycznie, tak jak wspomniał Tomek, w moim rozumieniu sztuka jest przede wszystkim formą międzyludzkiej komunikacji i myślę, że na płaszczyźnie sztuki artyści opowiadają jakieś historie i te historie są odbierane, bo nie tylko słuchane. Myślę, że sposobów opowiadania tych historii, języków jest całe mnóstwo i nie jest moją rolą ani klasyfikacja, ani ocena tych języków i sposobów. W każdym razie wystawa jest tak pomyślana, jest w zasadzie pytaniem o to, kiedy i w jakim momencie z konstrukcji, z działań, które w zasadzie polegają na układaniu ciężarów, szukaniu równowagi, na wszystkich działaniach czysto malarskich czy rysunkowych, plastycznych, wizualnych w każdym razie, kiedy z tego konstruowania wyłania się sensowna narracja, która potem jest odebrana i bardzo często kontynuowana przez odbiorcę. I ja w zasadzie nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Ta wystawa jest dla mnie pytaniem, które jest ciągle otwarte. I w zasadzie z tym pytaniem zostawiam odbiorcę. Dziękuję za uwagę. Na zakończenie może, że będziemy starali się zrobić bardzo szerokie zapoznanie Państwa w drodze właśnie internetowych jakby przekazów fotograficznych, różnych form dokumentowania jakby tego wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na oglądanie wystawy.